Gdy Eusebiusz modlił się nocą, ukazały mu się rozproszone w lesie płomyki ognia. Tlące się ogniki zeszły się w jeden ogień, który rozgonił ciemności. Eusebiusz rozeznał, że oznaczają one rozproszonych, żyjących oddzielnie pustelników. Zapragnął połączyć ich w jeden ogień, klasztorną społeczność. Ojcze przeorze, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w waszym kamedulskim eremie na Srebrnej Górze. Dziękuję za to spotkanie. Chciałbym cię prosić o rozmowę o modlitwie zakonnej, o modlitwie mnicha. Rozważamy w tym roku życie błogosławionego Eusebiusza z Ostrzychomia, założyciela zakonu Paulinów, który 750 lat temu oddał swoją duszę Panu Bogu. W historii jego życia pojawiają się takie bardzo ciekawe, silne przemiany modlitwy. Wpierw jest kanonikiem, który modli się chórowo wraz z innymi kapłanami w katedrze. Ta modlitwa prowadzi go ku odkryciu modlitwy bardzo osobistej, prywatnej, solus cum deo solo, sam na sam z Bogiem w eremie, a następnie gromadzi eremitów, by znów modlić się wspólnie, modlitwą chóru, modlitwą wspólnoty. To napięcie między modlitwą prywatną a modlitwą wspólną to jest pewnie coś bardzo bliskiego także powołaniu Ojca. Tak, jest pewne napięcie, ponieważ te dwa rodzaje modlitwy różnią się od siebie pod pewnymi względami. To znaczy, no tutaj mamy, wiadomo, spotkanie ze współbraćmi, tworzymy Kościół w sensie dosłownym, wspólnotę zjednoczoną w Chrystusie. Natomiast modlitwa indywidualna jest takim wejściem właśnie w relację sam na sam z Bogiem. Aczkolwiek ja bym tutaj właśnie podkreślał raczej ten element wstalający, jednoczący. Myślę, że jedna i druga modlitwa to jest jedna i ta sama rzeczywistość i tak to należy postrzegać. I raczej jeśli mówimy o napięciu, to ono się pojawia na początku, kiedy człowiek wchodzi w tę atmosferę, w tą relację z Bogiem. I kiedy w jakiś sposób tutaj próbuje tą swoją modlitwę troszkę według siebie prowadzić. Ale kiedy wchodzimy głębiej w tę relację z Bogiem, to zawsze to jest też spotkanie z drugim człowiekiem. Zawsze tego drugiego człowieka odnajdujemy w Bogu, jeżeli ta relacja jest autentyczna. I stąd się rodzi otwarcie również na ten wymiar wspólnotowy. Chociaż ja bym tutaj właśnie widział punkt wyjścia w tej modlitwie liturgicznej. I tutaj, jak ojciec właśnie tutaj podał przykład tego błogosławionego Eusebiusza, znamienne jest to, że on zaczął właściwie tę swoją drogę od tej modlitwy wspólnotowej. To jest zdecydowane centrum, to jest właśnie takie obiektywne wejście w rzeczywistość Bożą. I wszelka modlitwa indywidualna tutaj jakby czerpie pożywkę, tutaj czerpie pokarm z tego właśnie spotkania. I to jest tak, że te dwie modlitwy się ze sobą przenikają. Modlitwa chórowa, właśnie tak jak powiedziałem, jest pokarmem dla tej naszej modlitwy, dla tego wejścia, można powiedzieć, w tą pustynię osobistego spotkania z Bogiem, pustynię wejścia wewnątrz siebie, bo tutaj odnajdujemy Boga w sercu. Ale to z kolei powoduje też to, że modlitwa wspólnotowa staje się coraz bardziej owocna dla nas, dlatego że to spotkanie osobiste z Bogiem, to pogłębianie tej relacji z Bogiem powoduje to, że wzrasta nas żarliwość, mamy pragnienie takiego spotkania z Bogiem sam, no właśnie już nie sam na sam, tylko właśnie we wspólnocie braci, konkretnie w wymiarze liturgicznym. Także tak bym to widział, to jest taka wzajemna relacja, która no tutaj wzajemnie, te dwie modlitwy się wzajemnie uzupełniają. Można powiedzieć, że w modlitwie istnieją jakby takie dwa wektory. Pierwszy wertykalny, ja i Pan Bóg, relacja pionowa, i drugi horyzontalny, ja i bracia. No i takie dwa wektory, one muszą stworzyć krzyż. Dokładnie. Chociaż ja tutaj myślę, że akurat jeśli chodzi o nas przynajmniej, no to punktem wyjścia jest to spotkanie sam na sam z Bogiem. I z tego, to jest tak, że im bardziej wzrasta, im pogłębia się ta relacja z Bogiem,
tym bardziej też pogłębia się wzajemna jedność między współbraćmi. Ale tak jak ojciec mówi, jest to krzyż, tworzy się krzyż i jest to zmaganie, jest to zawsze jakaś walka. Jest to pewne ścieranie się właśnie między pragnieniem samotności, przebywania sam na sam z Bogiem, które wzrasta stopniowo, kiedy właśnie ta relacja się pogłębia z Bogiem, a też właśnie takim codziennym spotkaniem ze współbraćmi, które też niekoniecznie jest łatwe, nie zawsze jest łatwe i powoduje to, że też uczymy się pokory. Pan Bóg nas to doświadcza przez drugiego współbrata, bo ponieważ też przychodzi właśnie poprzez brata do nas. A w modlitwie możliwy jest jakiś niezdrowy indywidualizm? Jest możliwy niezdrowy indywidualizm. No ale to znaczy w modlitwie takiej, która nie jest prawdziwą modlitwą, tak bym to nazwał, bo jeżeli wchodzimy w jakiś indywidualizm, to tym samym tutaj szukamy siebie, stajemy siebie jakby w centrum. I to jest tak, że ta nasza modlitwa jest taka życzeniowa bardzo wtedy. Oczekujemy czegoś właśnie, że Pan Bóg nas wysłuchał, żeby Pan Bóg coś do nas zrobił, a nie szukamy tego, co Pan Bóg chce, czego Pan Bóg od nas żąda, prawda? I w autentycznej modlitwie jest tak, że stopniowo Pan Bóg nas ogałaca właśnie z tego wszystkiego, co jest taką ludzką naleciałością, również jeśli chodzi o wyobrażenie nawet samego Boga. Te tak zwane bożki, można powiedzieć, nasze, one stopniowo gdzieś tam zostają obalane przez Pana Boga i to nie zawsze to się dokonuje w sposób łagodny, nieraz to jest bolesne również. Indywidualizm sam w sobie w życiu zakonnym może być takim bożkiem. Może być bożkiem, oczywiście. I to w każdej formie powołania zakonnego może być tak, że możemy sobie stworzyć takie gniazdko ciepłe, taki własny światek, gdzie właśnie jakby tutaj nawet samego Pana Boga nie dopuszczamy. Nie mówiąc już o innych braciach. Aczkolwiek no myślę, że tego typu podejście, tego typu właśnie postawa, ona powoduje to nieuchronnie, że nasze powołanie jest nieudane, że ono gdzieś tam zmierza na manowce, prędzej czy później. I to jest tak, że wtedy mamy sytuację taką do czynienia, że jest to życie mnicha, które jest pozbawione w jakimś stopniu sensu. To jest chyba najgorsze, co możemy sobie wyobrazić, jeśli chodzi o powołanie mniejsze. Sformułowanie nieudane powołanie to jest sformułowanie, które musi bardzo wielu mnichów, jeśli nie wszystkich, jakoś osobiście dotknąć, dlatego że to zagrożenie jest bardzo realne. Jak ratować nieudane powołanie? Jak ratować? Zmarnowane powołanie, powołanie spłycone, powołanie, które zmierza na manowce. Myślę, że zawsze trzeba zacząć od powrotu do relacji z Panem Bogiem, bo to jest jakby fundament. I każde jakby właśnie tutaj zmarnowanie powołania, czy no właśnie takie zmarnowanie w sensie wypalenia duchowego, ono się zaczyna od tego, że opuszczamy się w modlitwie i opuszczamy właśnie tutaj się w tej pielęgnacji tej relacji z Bogiem. I tutaj myślę, że centrum musi zawsze w naszym życiu być Słowo Boże. I tak jest w innych powołaniach, ale tutaj w duchowości monastycznej to jest szczególnie wyraźne, że właściwie całe życie duchowe jako fundament ma właśnie Słowo Boże, relacje ze Słowem Bożym, pracę codzienną ze Słowem Bożym. I tak samo jest w naszym przypadku, że mamy w naszej codzienności tą praktykę Lectio Divina. I to jest 2 godziny dziennie, rano i wieczorem. I to jest tak jakby fundament, poza oczywiście właśnie liturgią godzin. To jest taki fundament naszego życia duchowego, który musimy bardzo pielęgnować. Czy można powiedzieć, że życie modlitwy za każdym razem rozpoczyna się od takiego fundamentu, jakim jest przeżycie własnej biedy, jakiegoś własnego duchowego ubóstwa? Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest jakby niezbędny element. To jest niezbędny element, dlatego jak ojcowie pustyni mówili zawsze, że wszystko zaczyna się od poznania samego siebie. Najpierw trzeba poznać samego siebie, żeby otworzyć się na tę relację z Panem Bogiem.
I to rzeczywiście tak jest, że w tej przestrzeni pustyni takim właśnie chyba najbardziej istotnym krzyżem jest to właśnie poznanie samego siebie w sensie takim negatywnym, pejoratywnym, że poznajemy swoją nędzę. To jest bolesne i myślę, że nie wszyscy są gotowi przyjąć prawdę o sobie samym. I często to nawet obserwuję w naszym przypadku, w przypadku naszych kandydatów, że wielu po prostu w pewnym momencie nie potrafi tego przekroczyć i rezygnują. A to jest jakby taki fundament, bo właśnie dzięki temu uczymy się pokory. To jest właśnie prawdziwe, właśnie to jest dopiero prawdziwa postawa pokory, kiedy poznajemy prawdę o sobie, czyli poznajemy, że sami siebie po prostu jesteśmy, mimo bez oglądania, jesteśmy nicością. Jesteśmy ciemnością i tylko Pan Bóg może tą ciemność oświecić i może nadać sens temu naszemu życiu. I to się dzieje na modlitwie? To się dzieje na modlitwie, oczywiście. A potem jest takie przekonanie, że modlitwa ma poprzedzać, wyprzedzać każde moje działanie, że tworzy się jakiś taki organiczny związek między moim działaniem, czyli każdą akcją, jaką podejmuję, ale także organiczny związek między moją modlitwą a moim głoszeniem. No w przypadku głoszenia to akurat to jest taka przestrzeń, której w bardzo niewielkim stopniu dotykamy w naszej codzienności. Ale to, co ojciec mówi, jeśli chodzi o ten związek między modlitwą a działaniem, w naszym przypadku to są dwie rzeczywistości, które muszą tworzyć jedność. To znaczy chodzi o to, żeby całą codzienność przepajać codzienną modlitwą. Codziennym trwaniem w Bożej obecności. Tak, aby całe nasze życie było po prostu jedną wielką modlitwą. O to chodzi. I tutaj mi się bardzo podoba właśnie ten akcent, ten rys w duchowości benedyktyńskiej, do której my też tutaj przynależymy, że święty Benedykt widzi to życie monastyczne właściwie jako takie niemalże liturgiczne życie. Właściwie wszystko jest jedną liturgią, jedną wielką liturgią, dlatego że mnich, ofiarując się Bogu poprzez konsekrację zakonną, monastyczną, no staje się takim wybranym naczyniem, takim kielichem właściwie, ofiarowanym właśnie Panu Bogu. I dzięki temu każda nawet najbardziej prozaiczna czynność na terenie RM-u ma wymiar taki liturgiczny. Właściwie nie ma u nas przestrzeni, która jest przestrzenią profaną. Wszystko jest sakrum i musimy być tego świadomi. Ale można powiedzieć śmiało, że tak powinno wyglądać życie każdego mnicha. No niewątpliwie tak. A co z modlitwą nieustającą, na przykład modlitwą Jezusową? Jest Tobie, Ojcze, bliska? Jest mi bliska ta modlitwa. To nie jest tak, że u nas jest jakiś silny nacisk na tę modlitwę, ale na pewno jest to modlitwa, która nam towarzyszy na co dzień i która jest pomocna, jeśli chodzi o właśnie codzienne takie skupienie na Bogu. Czy ona może być odpowiedzią na kryzys modlitwy? Na kryzys modlitwy liturgicznej, kryzys modlitwy prywatnej? Może być odpowiedzią, jak najbardziej. Aczkolwiek w naszej duchowości kamedurskiej takim rysem szczególnym jest też prywatne odmawianie psalmów. I to się może odbywać w różny sposób, czy to poprzez jakieś rozważanie psalmów właśnie w ramach lekcji Divina, czy na przykład powtarzanie gdzieś tam z pamięci poszczególnych psalmów, które znamy w czasie pracy. Ale ta psalmodia jest też bardzo istotna w naszym przypadku. Może to być również w takiej formie, że powtarzamy jakiś wers, jeden wers psalmu, jako właśnie taką modlitwę monologiczną i to też jest bardzo pomocne. Czytałem o jakimś młodym człowieku, który udał się na pustynię do starca, żeby uczyć się życia eremickiego, życia pustelniczego. No i usłyszał, że żeby zostać pustelnikiem, musi wpierw zapamiętać całe Pismo Święte, żeby móc je potem rozważać. A zacząć miał od Księgi Psalmów. Otworzył ją i przeczytał ten pierwszy wers. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i nie zasiada w gronie szyderców. Przestał czytać i powiedział, tyle mi wystarczy. A potem poszedł na pustynię i całe życie, całą resztę życia medytował ten jeden wers z Księgi Psalmów. Można tak? To jest możliwe?
Myślę, że to jest możliwe. To jest znamienne właśnie dla całego Pisma Świętego, ale chyba zwłaszcza dla Księgi Psalmów, że ten sam psalm można właściwie za każdym razem inaczej odczytać i coś innego odkryć. To jest właściwie taka studnia bez dna, ogromna kopalnia, z której możemy czerpiać przez całe życie. Ponieważ Bóg do nas przemawia zawsze tu i teraz poprzez jakiś tam werset z psalmu czy z innej Księgi Pisma Świętego. I to zawsze właśnie w inny sposób może być odczytane przez nas. Zawsze nas może ubogacić. Ojcze, a przeżył ojciec kryzysy swojej modlitwy? Jeśli tak, to jak ojciec z takiego kryzysu wychodzi? Myślę, że jeżeli chcemy się rozwijać na drodze modlitwy, to musimy przechodzić przez kryzysy. Kryzys gwarantuje wzrost. Dokładnie. I owszem, no nie chcę tutaj wnikać w jakieś szczegóły, bo jest to też taka sprawa intymna, ale tak, no zdarzały się kryzysy i kryzysy się zdarzają. I myślę, że no tym, co nas może uratować, to po prostu trwanie, wierne trwanie na modlitwie, mimo tego, że modlitwa wydaje się niemożliwa w pewnych momentach życia, w pewnych okresach życia, że staje się wielkim trudem, że wydaje się pozbawiona sensu, że Pan Bóg tej modlitwy nie słyszy. A co z mnichem, który straci ducha modlitwy? Który po prostu nie czuje potrzeby, nie czuje pragnienia? No, można się bardzo takiego mnicha obawiać. I trudno taką osobę nazwać mnichem jeszcze, myślę. Ale no, nie straconego zawsze taka osoba może powrócić na drogę modlitwy. Chociaż myślę, że to jest, że jeżeli ktoś, kto życie modlitwy prowadził i w tym momencie gdzieś tam tego zaprzestał, to trudniej potem to nadrobić. To potrzeba tutaj ogromnej łaski, ogromnej determinacji też takiej osoby, żeby do tego powrócić. A można powiedzieć, że wszystkie kryzysy zakonne zaczynają się od kryzysu modlitwy? Myślę, że tak. Myślę, że to jest absolutny fundament w tym przypadku. Czy bywa modlitwa niewysłuchana? Modlitwa niewysłuchana może być wtedy, kiedy nie mamy prawej intencji. Chyba tylko wtedy. Natomiast też prawdą jest i to, że modlitwa jest wysłuchana przez Boga, ale nie tak, jak tego oczekujemy. I to się zdarza bardzo, bardzo często. Przykładowo prosimy Pana Boga, żeby nas, powiedzmy, uświęcił w prawdzie. Sama intencja w sobie jest dobra. Tylko że kiedy Pan Bóg nam daje właśnie poznać prawdę o samym sobie, to, o czym rozmawialiśmy, to jest nie zawsze przyjemne i nie zawsze to jest to, czego oczekiwaliśmy. I On wie, że nie zawsze to zniesiemy. Że nie uniesiemy czasami tej prawdy. Chyba coś w tym jest. To tutaj pamiętam ten motyw z życia świętego Jana Marii Wianeya, kiedy on prosił, żeby Pan Bóg pokazał prawdę o sobie, a kiedy tą prawdę mu okazał, to prosił, żeby to zabrał, bo nie był w stanie tego znieść. Rzeczywiście Pan Bóg nam, myślę, że Pan Bóg nie daje nam poznać prawdy, całej prawdy o nas samych, bo pewnie nie byliśmy w stanie tego znieść. Ale daje nam poznać tyle, ile jesteśmy w stanie właśnie przyjąć. A gdyby mówić o proporcjach tej modlitwy prośby, modlitwy dziękczynienia i modlitwy uwielbienia, jak to powinno wyglądać w życiu mnicha? No, zdecydowanie modlitwa uwielbienia musi być na pierwszym miejscu. To jest podstawa i do tego musimy dążyć, żeby to bądź wola Twoja była zawsze no, taką treścią modlitwy, żeby to było najważniejsze. To jest wątek maryjny z kolei w modlitwie. To znaczy Maryja jako wzór wszelkiej modlitwy i to jej nieustanne mówienie fiat. Tak, tak. Maryja. No bez Maryi to sobie trudno wyobrazić życie w ogóle na pustyni, w takiej przestrzeni, w takim miejscu jak my. Ona jest rzeczywiście wielką nauczycielką modlitwy i to wchodzenie w przestrzeń właśnie tej atmosfery właśnie, tej niepokalanej serca Maryi jest taką właśnie atmosferą modlitwy, która właśnie tutaj wprowadza nas w taką sferę wyciszenia, pokoju. Jej właśnie relacji między nią a Ojcem przedwiecznym. I to jest piękne. Bardzo Ci, Ojcze, dziękuję. Dziękuję również.